Będę przewodniczący. Co pan zrobi, jak pan zostanie przewodniczącym? Jakieś rewolucje, jakieś apele? Scena polityczna jest dosyć podzielona i to nie tylko ta łuska. Postaram się jeszcze lepiej wypełniać tę funkcję niż w poprzednich dwóch kadencjach. Oczywiście biorę pod uwagę doświadczenie przez dwie pełne kadencje, które zdobyłem i mam nadzieję, że ona będzie bardziej żywsza, dlatego że jest to ostatnia kadencja, w której będziemy pozyskiwać tak ogromne pieniądze. I nie dziwię się, że jeżeli ona będzie żywa wśród radnych, bo oczywiście będzie o czym dyskutować, czy ze strony opozycji, czy ze strony koalicji. Niemniej jednak twierdzę, że to doświadczenie pozwoli mi w miarę dla dobra mieszkańców, dla dobra sejmiku tą funkcję pełnić. Nie boi się pan silnej opozycji, bo to przecież PiS uzyskał największą liczbę mandatów, ale wy, PSL i PO, skonstruowaliście koalicję. To znaczy, że po dwóch kadencjach nie jesteśmy silniejsi, bowiem w dwóch poprzednich PiS również wygrywał wybory, natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Platformą Obywatelską rządziło. Dziś jesteśmy mocniejsi, bo Polskie Stronnictwo ma 10 mandatów, więc czuję się nieco mocniej. Natomiast dlaczego się obawiać opozycji? To dobrze, że opozycja będzie aktywna. O to właśnie chodzi, żeby nam również wspierali na tym działania, żeby nam również pomagali. A dostaną komisję jakieś, tak jak PiS mówił, że obawia się, że nie dostanie stanowiska komisji rewizyjnej, w innych komisjach? Nie wiem, dlaczego przed sesją ktoś się obawia, że nie dostanie takiego stanowiska, takiej komisji, skoro takie propozycje z naszej strony medialne już padały. Ja powiem, że w poprzedniej kadencji również proponowaliśmy opozycji pewne stanowiska również z szefowaniem komisji rewizyjnej i tego nie przyjęli, więc jeżeli dzisiaj przed złożeniem propozycji ktoś mówi, że nie otrzyma, to znaczy, że nie chce jej otrzymać. Dziękuję.